Muzeum Ceramiki zaprasza na warsztaty w dawnej aptece. W otoczeniu zabytkowych aptecznych mebli i buteleczek po miksturach uczestnicy zajęć wcielą się w rolę dawnych aptekarzy. Chcielibyśmy przybliżyć procesy powstawania na przykład mydła. Będziemy robić z dziećmi poduszeczki zapachowe, będziemy produkować również świece. Niby prosta sprawa, a okazuje się, że różnych ciekawych rzeczy można się przy tej okazji dowiedzieć. Dla wielu dzieci proces powstawania mydła czy świecy owiany jest tajemnicą, dlatego warsztaty będą okazją do zdobycia nie tylko teoretycznej, ale dzięki własnoręcznej produkcji także praktycznej wiedzy na ten temat. Sporo także będzie się można dowiedzieć na temat ziół, które będą używane przy produkcji świec i mydeł. Okazuje się, że rumianek oczywiście jeszcze i miętę powszechnie wszyscy znają, natomiast na przykład lubczyk, czy co to był marcepan i że kiedyś nie był tylko słodyczem, ale uważano go również za środek, który może pomóc w leczeniu, to już niestety nie wszyscy wiedzą. Także zapraszamy serdecznie na apteczne warsztaty. Dokładna rozpiska znajdziecie Państwo u nas na Facebooku i na stronie muzealnej. Na warsztaty muzeum zarezerwowało ostatni tydzień listopada i pierwszy tydzień grudnia. Będą trwały po 45 minut, a zapisy już ruszyły. Organizowane przez muzeum warsztaty są bezpłatne, bo realizowane w ramach unijnego projektu Nauka jako przygoda. Projekt Bolesławieckie Muzeum Ceramiki realizuje wspólnie z niemieckim Muzeum w Kamenz.